Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. Idzie mój Pan, idzie mój Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Ja góry, łąki, lasy, by komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Gromadzimy się w wyjątkowym miejscu u stóp Matki Najświętszej, aby sprawować Najświętszą ofiarę, liturgię Kościoła, aby spotkać Chrystusa, aby ściśle się z Nim zjednoczyć. Przez ręce Matki Najświętszej przedstawmy na początku mszy świętej wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze intencje, sprawy, które są ważne w naszych sercach. Matce Bożej polecamy dziś i tę świętą ofiarę sprawuje za harcerstwo w Polsce, za naszą chorągiew, północno-wschodnią chorągiew harcerzy ZHR imienia świętego Michała Archanioła. Abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę świętą ofiarę, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, słabi, potrzebujemy Jego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, posłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z nich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie:
Oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. To jest wielką chlubą Kościoła Świętego. To jest wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających dobroć Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Drodzy bracia i siostry, przybywamy z pielgrzymką do miejsca szczególnego. 2 lata temu byliśmy jako chorągiew północno-wschodnia, harcerzy, instruktorzy harcerscy. Byliśmy na Świętej Górze Gargano u księcia aniołów, u księcia nieba, w Montagna Sant'Angelo. Dziś jesteśmy tu u Matki Bożej, u tej, którą nazywamy Królową Aniołów. Pan Jezus, usłyszeliśmy w Ewangelii, że polecił swojemu uczniowi, tego, który był umiłowanym uczniem Pana Jezusa, tego, który w czasie ostatniej wieczerzy położył głowę na sercu Pana Jezusa, na piersi Jego. I on właśnie, Pan Jezus, mówi mu: weź Matkę Maryję do siebie, to będzie twoja matka. I tenże uczeń jest przedstawicielem wszystkich innych uczniów. A jeżeli my czujemy się uczniami Chrystusowymi, to na wzór świętego Jana możemy i powinniśmy wziąć Maryję do siebie, do swojego domu. Wziąć Maryję, uznać za swoją matkę i tak jak własną matkę czcimy, szanujemy. Oddajemy cześć. Kiedyś matkę czczono w ten sposób, że całowano ją po rękach. Mamie, chociaż może czasami nas drażnić, denerwować, należy się cześć, szacunek za urodzenie, za wychowanie, za ciągłą opiekę. I tak samo z Matką Najświętszą możemy możemy nie rozumieć pewnych rzeczy, możemy się zagubić spod jej uścisku, spod jej dłoni, spod jej płaszcza, ale zawsze należy ją szanować, oddawać cześć, ponieważ jest również naszą matką. Chciejmy więc prosić Pana Jezusa we wszystkich naszych intencjach, z którymi przychodzimy tutaj do Jego ołtarza, do tronu Matki Najświętszej, przez ręce jej. Ona jest najprostszą drogą do Chrystusa, najdoskonalszą i zawsze wstawia się za nami. Wierzmy w to mocno głęboko. Serce nasze przynieśmy na dłoni Matce, a ona wcześniej czy później nam wynagrodzi to jej oddanie. Najprostszy akt zawierzenia Matce Najświętszej, oddania się, ma moc niesamowitą. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Maryja ponad 100 lat temu objawiła się tutaj prostym dzieciom. I dziś może się objawić każdemu z nas, ale potrzeba nam wiary, głębokiej wiary w to, że ona przychodzi i ma nas w swojej opiece. Takiej wiary wszystkim wam życzę.
i sobie też. Amen. W tym świętym miejscu powstańmy teraz, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swojego Syna, za naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości, kontemplacji Chrystusowego Krzyża, siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich harcerzy, skautów świata. Módlmy się za naszą chorągiew północno-wschodnią w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej imienia świętego Michała Archanioła, abyśmy wierni naszym założeniom, wierni naszemu patronowi, wierni Matce Najświętszej, Kościołowi i Chrystusowi, zawsze potrafili służyć Panu Bogu i bliźniemu. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych pielgrzymów, którzy do tego miejsca pielgrzymowali, zmarłych wychowawców, harcerzy, aby zmarłych z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, za nasz naród, za naszą ojczyznę, za ludzi nam powierzonych, za młodzież, z którą pracujemy na co dzień, za harcerzy, aby za wstawiennictwem Matki Najświętszej, poszukujących Chrystusa, odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię, dobroć Pana Boga i miłość Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb swojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i pomóż i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła,
rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego, a gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Bosko, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym Jerzym, błogosławionym Stefanem Wincentym Fralichowskim, z naszymi patronami od chrztu i bierzmowania i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Go słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, bo po prostu Matka Najświętsza jest wyjątkowa. Ona nam wyprasza potrzebne dary i łaski. Potrzeba nam tylko to umieć, umiejętnie dostrzec, zobaczyć i za to dziękować Panu Bogu. Tak wiele różnych powodów mamy do tego, aby Panu Bogu dziękować. Takie mam wrażenie moje osobiste, przeświadczenie, że za mało dziękujemy Panu Bogu. Tak jak chyba za mało dziękujemy ludziom, których napotykamy i od których otrzymujemy tyle dobra i życzliwości. Panu Bogu dzięki najpierw, Matce Najświętszej, zaraz po Panu Bogu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo z wdzięcznością serca za dar spotkania, za dar bycia w tym miejscu bardzo wyjątkowym. A mnie to takie osobiste, piękne przeżycie, że mogę tu w tym miejscu tak lekko, łatwo odprawić mszę świętą Eucharystię. Niech Pan Jezus błogosławi Wam wszystkim i umacnia wiarę i ufność wobec Matki Najświętszej. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej, harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być. Po modlitwie.